Jak widzicie, tak wyglądają straty po potężnej wichurze, jaka przeszła w środę 8 lipca około godziny 5 rano. Tak wygląda większość drzew w Ligocie. Nie mówiąc już, jak wygląda las Zabrzeski. A to już las. No tutaj wygląda to jak prawdziwy Armagedon dosłownie. Tak wygląda las Zabrzeski po przejściu potężnej wichury. To już Czarnolesie. Tutaj była zablokowana linia kolejowa z Czechowic dzieli do Zebrzydowic. Drzewa łamane jak zapałki dosłownie.